KE kontra AstraZeneca. Wiadomo, kiedy rozprawa KE pozwała koncern AstraZeneca. Pierwsza rozprawa 26 maja. Pierwsza rozprawa w postępowaniu prawnym przeciwko firmie AstraZeneca za nieprzestrzeganie umowy w sprawie dostaw szczepionek przeciw COVID-19 odbędzie się przed sądem w Brukseli 26 maja, poinformowała Komisja Europejska. Komisja Europejska przekazała, że pozywa brytyjsko-szwedzką firmę do sądu za nieprzestrzeganie zobowiązań dotyczących dostarczania szczepionek w jej umowie z 27 krajami unijnymi. Umowa AstraZeneca z Unią Europejską, którą Komisja podpisała w imieniu krajów członkowskich w sierpniu ubiegłego roku, przewidywała początkowe 300 milionów dawek do dystrybucji między państwa Unia Europejska. Tymczasem z danych zaprezentowanych przez KE wynika, że w pierwszym kwartale 2021 rok AstraZeneca dostarczył do Unii Europejskiej ok. 30 milionów dawek swojej szczepionki, 4 razy mniej niż 120 milionów dawek przewidziane w porozumieniu z firmą. Problemy z dostawami wystąpiły również w kwietniu. AstraZeneca zapowiedziała, że będzie zdecydowanie bronić się w sądzie.